będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy już Wielki Wtorek, kolejny nasz dzień przygotowania do Paschy Chrystusa. Kolejny dzień też takiego naszego zmierzenia się ze Słowem Bożym. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: kto to jest? O kim on mówi? Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: to ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty, a po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy zostanie teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię: dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział mu Jezus: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy zmierzyli się z bardzo trudnym tematem, jakim jest temat zdrady. Jest to bardzo bolesne doświadczenie, szczególnie kiedy my zostaliśmy przez kogoś skrzywdzeni czy zdradzeni, ale też wtedy, kiedy my krzywdzimy czy zdradzamy. Zło zawsze w jakiś sposób nam towarzyszy w życiu. I wcześniej czy później każdy z nas tego doświadczył, czy krzywdy ze strony innych, czy tej krzywdy, którą sami żeśmy wyrządzili drugiemu człowiekowi. Chciałbym, żebyśmy najpierw popatrzyli na postawę Jezusa. Zobaczcie, że Jezus w obliczu zdrady swoich dwóch uczniów, bo zaparcie się Piotra też nie można nazwać inaczej jak zdradą swojego mistrza, Jezus nie okazuje jakiejś złości, gniewu, frustracji, jakiejś furii, prawda, czy zresztą słusznej wydawałoby się, no bo przecież no co, jeżeli ktoś zdradza mnie, kiedy ja okazuję komuś miłość, sympatię, przyjaźń, wtedy mam prawo czuć gniew, czuć wściekłość i tak dalej. Nie, Jezus jakby cały czas z wielką taką atencją, z wielką miłością zwraca się zarówno do Judasza, jak i Piotra. Ale świadom tego, że oni gdzieś tam w swoich sercach, jeden już podjął decyzję, a drugi dopiero pod wpływem chwili, pod wpływem jakiegoś zagrożenia własnego życia i swoich wątpliwości tę decyzję podejmie. Jezus nie wpada w złość i w gniew. Jezus nie przekreśla ani Judasza, ani Piotra. Jakby zostawia im tę furtkę otwartą do tego, żeby oni mogli wrócić. Że w każdym momencie mogą zawrócić z tej drogi, na której się znajdują. Że nie ma drogi zamkniętej na powrót dla nich. I teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę zajęli się tymi postawami, zarówno Judasza i Piotra, bo to są takie dwie postawy, które są bardzo istotne w doświadczeniu zdrady, kiedy my zdradzamy Boga, czy kiedy zdradzamy, prawda, kogoś, kogo kochamy i tak dalej. Otóż Judasz, kiedy dokonał tej zdrady, on później jakby zamotał się, czy utwierdził się w przekonaniu, że nie ma dla niego przebaczenia, że on już jest stracony, że on
tym swoim aktem, decyzją swojej woli zamknął sobie drogę powrotu. Zobaczcie, Bóg mu nie zamknął tej drogi. To on sam postanowił odebrać sobie życie, wszedł w rozpacz, wszedł w pustkę i to go doprowadziło do jakiegoś kolejnego dramatu, jakim było właśnie odebranie sobie życia. Natomiast postawa Piotra, która dla nas jest, myślę, że bardzo ważna, bardzo istotna. Mianowicie on, doświadczywszy tego, że upadł, że zdradził swojego mistrza, że po prostu uległ swojej słabości, poddał się temu, on gorzko zapłakał, jak później przeczytamy. I mnie osobiście bardzo wzrusza inna scena już po zmartwychwstaniu Chrystusa nad Jeziorem Galilejskim, kiedy to Jezus trzykrotnie pyta się Piotra: Piotrze, czy Ty mnie kochasz? I tutaj Piotr już jest zupełnie innym człowiekiem, bo w tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Piotr jeszcze tak buńczucznie, twardo mówi: co, ja z Tobą pójdę nawet na śmierć, mnie nie przestraszy żadne jakieś tam niebezpieczeństwo, ja jestem z Tobą. Później po doświadczeniu tej zdrady, po tej refleksji, Piotr już jest zupełnie innym facetem. On już tam nie pokazuje swojej jakiejś hardości, swojego charakteru, tak? Tego, że jest twardym facetem. Nie, on mówi: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że jestem zdolny do zdrady. Ty wiesz, że jestem zdolny do każdego świństwa. Ty wiesz, że jestem zdolny. Ale Ty również wiesz, że ja Ciebie kocham. I to jest dla nas postawa dzisiaj, która zaprasza Ciebie i mnie do tego, żebyśmy stawali w prawdzie przed Bogiem, w prawdzie o sobie samych, żebyśmy nie chlubili się swoją pobożnością, żebyśmy nie chlubili się swoimi osiągnięciami, jacy to my jesteśmy wspaniali i piękni, bo upaść może każdy człowiek w każdym momencie. I nawet jeżeli już w swoim życiu osiągnąłeś jakiś poziom świętości, wystarczy chwila i już jest po Tobie, już to wszystko leży. Natomiast jeżeli staniesz przed Bogiem w postawie właśnie tej pokory i powiesz: stać mi na wszystko, Ty doskonale mnie znasz, wiesz o mnie wszystko, znasz każdy mój czyn, mój grzech, moje myśli, znasz wszystko, całą historię mojego życia. Ty wiesz i masz prawo mnie potępić, masz prawo mnie odrzucić, bo znasz mnie takim, jakim jestem. Ale też wiesz o jednej rzeczy, o której być może wiele osób może nie wiedzieć. Ty wiesz, że ja Ciebie kocham. Jesteś moim Panem, jesteś moim Zbawicielem. Zapraszam Ciebie, drogi bracie i siostro, do tego, żebyś stanął czy stanęła w prawdzie o swoim życiu przed Bogiem, ale w tej prawdzie, która wyzwala, która nie prowadzi do rozpaczy, która nie prowadzi do jakiejś takiej ciemności, pustki, do jakiejś beznadziei, ale właśnie do tej nadziei, do tego, że Bóg w tym Twoim upadku jest i On już to przewidział, On już to zapowiedział i On powiedział jeszcze jedną rzecz: ja za to umieram. Ja za to składam swoje życie, abyś Ty był od tego wolny i abyś mógł mnie kochać. Dobrego, błogosławionego dnia. Szczęść Boże.